Dużym impulsem do rozpoczęcia badań było przeglądanie materiałów, które się ukazywały po katastrofie z elektrowni jądrowej w Fukushimie, jak uderzyło w nią tsunami. Tam doszło do pewnych wycieków radioaktywnych, był podwyższony poziom promieniowania i na zdjęciach wykonanych właśnie takimi aparatami cyfrowymi znaleźliśmy z kolegą takie dziwnie wyglądające, odróżniające się od reszty zdjęcia białe i kolorowe punkty na tym zdjęciu. Okazało się, że te punkty faktycznie są śladami promieniowania jonizującego. Postanowiliśmy dalej prowadzić badania, żeby potwierdzić tą tezę. Potwierdziliśmy tezę i znaleźliśmy znacznie więcej zastosowań. Projekt polegał na badaniu możliwości zastosowania kamer internetowych i aparatów cyfrowych, takich stosowanych powszechnie, takich jak używamy do robienia zdjęć, chociażby na wakacjach, do badania promieniowania jonizującego. Promieniowanie jonizujące wykorzystywane jest w wielu dziedzinach naszego życia, w laboratoriach też, do prześwietleń, czyli jak idziemy na przykład do szpitala, więc tutaj znaleźliśmy dużo zastosowań. Nasza metoda jest prosta, możemy w łatwy sposób obrazować to promieniowanie, możemy badać jego natężenie, ale również zbadaliśmy, że telefon komórkowy wyposażony w aparat fotograficzny oraz w odpowiednią aplikację może posłużyć jako alarm przed zagrażającym zdrowiu i życiu natężeniu promieniowania jonizującego. Więc tutaj nasza metoda jest tania, jest w wielu zastosowaniach lepsza od obecnie stosowanych metod, więc rokuje duże nadzieje na zastosowanie w przyszłości. Zaletą jest to, że w większości przypadków wystarczy software i na przykład trzymanie na czas pomiaru telefonu w kieszeni, żeby po prostu łatwiej można było odróżnić tam ten sygnał. Musimy po prostu zaciemnić obiekty w matrycy, więc wystarczy włożyć telefon do kieszeni i odpowiednią aplikację mieć.